Gimtaszynka! Ciel! Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. I ostatnio po małej wycieczce z Playboyem, no, która była przyjemna i taka dość hardkorowa. Dzisiaj sobie popracujemy znowu dla Playboya X. Dość chory człowiek, porąbany. Chory psychicznie, pewnie ma ADHD, ale ziomek pewnie dobrze płaci. Jedziemy naszym crossem. Tak, teraz będziemy jechać crossem. Zapomniałem stopera włączyć. Znowu, cholera. O, mamy nasz kask. To dobrze. Możemy sobie nim jechać. Do Playboya X. A wiecie co? Mamy bliżej do Michelle. No może do Michelle pojedziemy jednak. A potem do X-a. Mamy najbliżej. Portorykański łącznik. What? Nie, to nie jest Michelle, tylko Manny. Manny, tak. Ten durny ziomek. Z kamerzystą. Zaraz się będą bić. On TV, and now some punks been talking all kinds of shit too. What punks? Man, bitches I used to roll with, guys caught up in the game, punks in too deep, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man. But I'm pure ghetto, man. And this show's garbage. Oh, come on. You don't have to kill a shot, what? Man. Jeez. We need to go bust somebody, man. Do what you want, as long as it doesn't involve me. Hey, yo, man, we're brethren, right? Brać mi. O jest, Niko, z kim ty pracujesz? No koleś, powiem ci, wpakowałeś się w niezłe bagno. I to takie, z którego możesz nie wyjść za fajnie. Jedziemy naszym kochanym crossem do mostu dzielnicy. Ło, stary Algonquin, nie rób tak, bo cię rozjadę jeszcze przez przypadek. I znowu tą pieprzoną autostradą. Nie, nie chcę, ale muszę. I znowu płacić za to. Ostatnio to nie zapłaciłem i mnie gliny gonimy. A nie, zaczęły mnie już nawet wcześniej gonić. Będę jechał taką średnią prędkością, żeby mi nie lagowało, bo jak jedę za szybko, to mi spadają strasznie FPS-y. Shit, przepraszam pana taksówkarza, nie chciałem. Dobra, płacimy za przejazd. Masz pan 5 dolców, fajnie mu rzuciłem. I jedziemy. I jadymy. O, piękny zakręt. Sprawdzę, o. Już 3 minuty prawie. Właściwie już 3 minuty. Dobra. Jakoś mi teraz nie spadają FPS, ale wiecie, wolę lepiej zwolnić, bo jakbym za szybko teraz zjechał, to bym nieźle walnął w coś. O, ale piękny driftik. To było dobre. Przy tym nie musiałem się męczyć. Ohoho. Wczoraj nagrałem tylko jeden filmik, bo byłem naprawdę bardzo zmęczony po wyjściu na basen i jeszcze gdzieś pochodziłem po parku. Trochę się zmęczyłem, dlatego nie chciałem się przepracowywać. Dlatego dałem jeden odcinek, jeden film z Gothica. Dzisiaj możecie się spodziewać dwóch lub trzech filmów. Może będzie jakiś materiał z Ghost Recona, nie wiem. Bo pisało do mnie z kilka osób, ale widać, że żadna teraz nie ma za bardzo czasu. A mam za... Kurde, nie, zaraz mi ucieknie, zaraz mi ucieknie, zaraz mi ucieknie. Ja sobie tak będę podążał. Za tym typem. Czemu? Bo tak chcę.
Dobra. Trochę FPS-ów mi spadło, ale to nieistotne dla mnie. Kurde. Zaraz mi ucieknie. Nie będę przytrzymywał caps locka, chyba cię posrało. Samouczku. Dobra. O, jesteśmy na miejscu prawie. Cały czas podążamy za nim. Tak pod spodem jesteśmy tego metro. Okej. Okay. Zakręcamy. No kurde, uważaj jak jedziesz. No ja pieprzę, no to teraz już za Chiny nie zdążę. Cholera jasna. No zaro... Nie. No to wszystko jego wina. Cholera jasna. Jeszcze raz. Ja tak się nie będę bawił. Kurde. To są chyba jakieś jaja. No i fail. Cholera jasna i wszystko od nowa. O ja pierdolsztoin. To wszystko wina tych pieprzonych samochodów, które za szybko jadą. Nie da się normalnie jechać. Do cholery. Dobra, jedziemy. Wali mnie to. To było krótkie akurat. Chcę tam szybko dojechać, ale będzie mnie lagowało znowu, dlatego... Jakoś się postaram tak jeździć w miarę. Dobra. Zapłacę. Chociaż nie powinienem płacić. Dobra, dziękować. My mamy noc. Ale okej. Ale to było chyba ogólnie powiedziane. Miłego dnia, dlatego się nie wtrącam w to. Dobra. Kurde. No nie mogę przyspieszać. I to mnie bardzo boli. Bo potem ostro ladży. Już nie ladży, nawet jak jadę wolniej. Dobra, teraz postaram się nie sfailować tego, chociaż nic nie obiecuję. Tak naprawdę. Dobra. Dobra, jedź motorku. Wiem, że jesteś taki fajny i wspaniały. Dlatego każę ci jechać dalej. Okej, jesteśmy na miejscu. Żebyś tak się cofnął. O, tak, fajnie. Dobra, możemy jechać. Teraz, proszę cię, Niko, nie zawal tego, nie zawal. No ja nie będę po raz drugi tej misji robił. Czy trzeci. Okej, okay, idzie dobrze, póki co. Wow. Dobra, dobrze, że mnie te skrzynki zatrzymały. Bo jakbym, kurczę, jeszcze mocniej jechał, to bym się na pewno rozdupił. Dobra, jadę za tym pociągiem. Tak czy inaczej. Okej, okay, okej, okay. Wiem, że to coś zaraz skręci. Niespodziewanie. Tak jest, dobrze mówiłem. Teraz to skręci. Ale się tak... Where is the goddamn train? Fuck this. What? Dobra, ja robię cięcie. Okej. Okay. Mój cel już wysiadł z pociągu. Trochę się musiałem pomęczyć z tą misją. Ale w końcu się udało. On tu wychodzi w tej chwili, ja się założę. Co, mamy go zabić? Ten cel. Dobra. Jest. Aha, to on idzie na górę. Jaki spryciarz. Nie chcę do tego pociągu wchodzić.
co ty pogięło. Dobra, trzeba iść na dół. Ekstrakt się. No ja pieprzę, do samochodu wsiądł. Jaki gość. Nie, zaraz mi ucieknie. Kurde. Szybko, szybko, fastem, fastem. Cholera. Dobra, udało się. Dobra. Mam go teraz śledzić, jak mnie mam. Szybciej u diabła. Dobra, jedzie. Mamy go śledzić. Okej. Dobra. O, skręca. Lol, co on zrobił? Jakie? Jaki gość? Zniszczył ten sygnalizację świetlną. No to koleś jest pro. A ja włączę stoper. No tak, włączę sobie stoper. Kurde, za blisko jadę niego. Zaraz mnie wykryje, jeżeli tak będę podchodzić. Nie będzie przyjemnie. Okej. Gdzie on teraz zamierza skręcić? O, jaki tu ładny samochód. Tylko nie chcę mi się go teraz brać, bo muszę śledzić kogoś. Gdzie ten koleś zamierza jechać? Chcę wiedzieć. Chcę tylko wiedzieć. To tyle. Nie, koleś jedzie jak pijany. Tak mi się wydaje. Tutaj Burger Shot. No wiedz, że tam! Taki durny motocykl. Lol? No to miał dojechać? Czy to jakaś podpucha? No i nie podoba mi się to. On tu pewnie na kogoś czeka. Kurde, on tu chciał chyba zaparkować. Schowam broń, tak dla bezpieczeństwa. No i co? No i co? Lol, mam ich teraz zabijać? Czy co? Tutaj są panie. No może tu coś przy okazji zjem, jak wejdę. O! Trzeba coś wszamać. Dawaj tu żarcie. Dziękuję, dziękuję. Pyszny burger. Dobra, całe życie mi wyleczyło. I co teraz mam ich pozabijać? Oni coś się jakoś tak dziwnie zbugowali. Tylko mi nie gadajcie, że się misja zbugowała. Mam już w nich strzelać, tak? Oj, boję się, że ja mogę popełnić straszny błąd. Tak, trzeba strzelać. Pięknie. Tak jest, o to chodziło. Ekstra. Dobra. Dobra, bierzemy dalej nasz motocykl. Nie, ja aż jestem zacieszony. Z tego powodu. Dobra. Ej, teraz wezmę jeszcze ammo.
You don't need to worry about people talking garbage no more. Yeah, up your ghetto, man. Just like me, kid. I'm gonna thank you and all my acceptance. Szybciej. Dobra, wsiadaj na crossa. I jedziemy do Playboya X. O jest, aż się boję już. Już będzie prawie 15 minut nagrania. Okej. Ale trzeba jechać do Playboya X. To jest ważne. Bardzo. Zaraz, podjadę sobie tak. O, proszę. O to mi chodziło, mniej więcej. Ruszaj szybciej, krosie. Nieznany łot. Spotkajmy się na końcu mola w Castle Gardens. Niko! What the fuck? Może jednak tam pojedziemy. O kurde. Aż się robi niefajnie. Powiem wam szczerze. Jeszcze ktoś się pode mnie podszywa, to już w ogóle... szczyt wszystkiego. W ogóle muszę to na mapie zobaczyć, gdzie to mniej więcej jest ten znak zapytania. Aż tutaj? Serio? O w dupę, dobra. To jedziemy, jedziemy, jedziemy tam. Kurde. Ostro. Ale jedziemy, jedziemy tam. Chcę się dowiedzieć, kim jest ten, który do mnie pisze pod moim imieniem. Dlatego ja tam sobie pojadę. A Playboyem X-em się może w następnym odcinku zajmiemy. Bo on jakoś tak nie jest ważny dla mnie. Okej, dobra, dobra, jesteśmy już na miejscu, teraz sobie mogę skręcić. Zaraz skręcę. Dobrze. Okej, skręt wykonany. Teraz jedziemy sobie dalej. O, ale dziwny posąg. Sobie skręcę. Gdzieś tam na plaży. Plaży, w porcie. Tak mi się wydaje. Ten cel jest. Znak zapytania jest to już w ogóle. Co to może być? Jestem aż zdziwiony, że ktoś się pode mnie podszywa. I to bardzo. Dlatego się muszę dowiedzieć. Może to ten, a może to był ten cały Dimitri. Kto wie. Tak podejrzewam, bo on zawsze może zmienić jakiś numer telefonu, bo to jest jakiś sprytny koleś. Dlatego sprawdźmy. No, że jestem zdziwiony i ciekawy jednocześnie tego, kto się mógł pode mnie podszywać. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Wow. O, fajnie sobie tu pojedziemy po tej rurze. W samym środku. A! O Jezu. Coś ty zrobił, Niko. Tak nieładnie. Dobra, no Niko, wsiadaj na crossa. Rozkładaj go. Znaczy... O kurde, dymi mi się. No, troszeczkę mi się już dymi, dlatego muszę uważać na niego. Kurde, nie zniszczę tych krat. Ale że jestem genialny, ale to mogę zniszczyć. Raz. O, poszło. No kurde, chcę, żeby to całe poszło. O tak. Kurde. O, Brucey pisze do mnie. Dobra, połączę się z nim. Aha, dobra. Tyle się dowiedziałem od niego. Oj, ci źle wjechałem lekko. Zaraz, tu jest wyjście, tu jest wyjście, tu jest wyjście. Fajnie. Okej. Kurde, pojazd mi się dymi. Chciałbym go naprawić, ale nie mam gdzie. A jak go nie naprawię, to stracę jedyny motor, który posiadałem. O, już jesteśmy na miejscu. No i dobra.
Elizabeta. I don't think I've ever played Peacemaker, but I'll be there in a bit. To tam ma być lada chwila? Chyba was posrało. Nie. Ja muszę wiedzieć, kto tu do mnie dzwonił. To jest ważne. Na twój koszt. Co? Na mój koszt dzwonił. What? McCreary? You did? Why? I know about you. Know what? I know enough, boy. Oh, what do you know, boy? I know you killed Mikhail Faustin. Mm-hmm. I know a group of Russians want you dead. I know you ain't no saint, boy. I don't know what you're talking about, Chief. This is a town that can keep a secret. I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. What? And I don't look out for you. Know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Thinks he's getting paid, though. Staruszek, kurczę. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street. Said to call him from the viewpoint there. Okay. Listen, I did what I did. I made a mistake. That don't make me the devil. Mm. Now, obviously, I can't go. Then he gets a picture of me giving him money, and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing other than being a man. To be honest, I don't really care. Pewnie, mnie też to mało obchodzi. Call me when you get to the spot. Dobra, wykonamy dla niego tą pieprzoną misję. Chociaż koleś mi się i tak nie podoba. A teraz widokowy mamy się udać. Dobra. A to chyba zaraz, jak mamy iść na taras widokowy, to trzeba na górę. Jest jakieś tu główne wejście do tego tarasu widokowego. Dobra, ogarnij. Gdzie to jest ten taras widokowy? Aha, trzeba będzie jechać. Dobra, a ja sobie biegam, kurczę. Zarąbiście. Dobra, suwać się. Kurde, co z moim pojazdem? Dobra, jedziemy. O kurde, nie! Shit, kliny mnie gonią. O Jezu, co żem się wpakował. A pieprz. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, tu jest jakaś ciucharnia. Ale to może w następnym odcinku się jakoś przebiorę. Teraz nie mogę za bardzo. Przeżyję, przeżyję to. No nie, cały czas mnie gonią. No nie, nie przestaną mnie gonić. Jakie pieprzone gliny. Zasrane. Dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Dobra, wali mnie to, że laguje. Chcę im uciec, to jest najważniejsze. Wszędzie taksówki. Jest jakaś patologia ostra. Okej, okay, dobra, możemy się już spokojnie udać o ten taras widokowy. Dobra, walić GPS-a. Walić go. Dobra. Jedziemy i tak dobrze według mnie. Nie widzę złego kierunku. O. Cholera. Nie ma tu gdzieś jakiegoś, nie wiem, sprayu do naprawy. Kurde. No to ja się jakoś rozdymię. A wiecie co? Może ja jednak się przebiorę, tak? Mam niedaleko ciucharnię. Co mi to? Mogę chyba w czasie misji się przebierać. Są garnitury? O, ja palę.
Zobaczymy, co tu można ciekawego znaleźć. Suń się. A, schowam broń, żebyście mnie nie wywalili. Eleganckie espresso. A dobra, ubierzemy się jeszcze jakoś tak stylowo. 300 dolców. A, kupuję. Co mnie tam? Garnitur marki. O, wybornie. Na kupię za 600. Czemu mnie? Ja nie będę się ubierał na garniturku. Wolę tak jakoś wyglądać na jakąś misję. No i dobra, teraz wyglądam bajerancko. Suwaj się. Jedziemy. Zmieniłem trochę wygląd. Wiem, trochę nie najlepszy. Ale co mnie to. Później to będę może jeszcze lepiej wyglądał. Teraz chciałem się jakoś tak tajnie ubrać, typu agent taki w garniturku. Krawaty mi się nie podobają, dlatego nie chciałem go ubierać. Taki garnitur typowy z krawacikiem. Taki rozpięty, już fajnie wygląda. No i jesteśmy. No i dobra. No i sobie tutaj podeszliśmy. I'm in the park. Now what? All right. This guy told me to bring the money there and call him. That means he's somewhere close and he's got a phone. I'm gonna text you his number. You've got to call him. Someone answering on the phone. He won't be far. Sorki, że mi się tak ziewnęło. Dobra. O, Francis. Dobra, zadzwonię komórkę szantażysty. Dobra, łączymy się z tym numerem. Odbieraj tu, draniu. Hello? Who's this? A friend. I'm calling about your exchange with McCreary. Yeah, you better have my paper. I ain't fucking around. I'm sure he's got your money. Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it. We're gonna make this shit happen. I don't move around, you know. Push me, and this shit is all over Weevil News. I got them on speed dial. Really? Yeah, and there's a lawyer called Tom Goldberg who's real interested. He's hungry for McCreary's blood and shit. Aha, sorry. Przez przypadek przerwałem rozmowę. Cholera. No i co teraz? Zaraz, jeszcze raz do niego zadzwonię. Szantażysta. Bo chyba miałem tego nie przerywać. Kurde. Yeah, yeah, we're talking about how you ain't getting no money, but you're still giving up the photos. I told McCreary I wasn't giving up the photos unless he paid me. He was gonna have to take them from my cold, dead hand. You know what? He thought that that wasn't such a bad idea. Looks like you've been fucking with the wrong cop. You know what? Fuck this. I'm getting out of here. The meat's off, buddy. To wszystko? Muszę jakieś misje wykonywać. Co jest, cholera, grane? No kurde, no nie, no teraz to wy chyba sobie żartujecie. Jeszcze raz. O, ja walę. Dobra, jeszcze raz. Muszę to zrobić. Na twój koszt. A nie, i znowu. O, fajnie, że jeszcze mój cross przepadł. Zarąbiście. Teraz to już w ogóle ekstra. Dobra, suwać się, panienki. Szukam pojazdu. Szukam pojazdu. A potem ostra jazda będzie.
Dziwne, że się jeszcze nie zmęczyłem. Widać, kondycję mam. Dobra, dawać pojazd. Wysiadka, panie. O tak, ładnie. Przywaliłeś mu. Przez przypadek właśnie rozłączyłem się i tak zawaliłem misję. Cholera. Ależ ja byłem głupi. Taki odruch miałem, że nacisnąłem i zawaliłem. Cóż, trudno, ale... Wiem, że już następnym razem taki będę robił. Dobra, my jedziemy dalej. Dojedź już tam jak najprędzej, zrób to co trzeba i kończymy odcinek. O, sorry! Kurde. Spokojnie. Ha! Nie, normalnie rozwala mnie to wszystko. O, tam mamy bronię do kupowania, miło. Dojedziemy tam spokojnie. Ło! Uhu. Ostro się jedzie, ostro. Szybko tam dojadę. Zaraz będzie ostry zakręt. Coś tak czuję. Kurde, za szybko jadę. O kurde. To było już takie ostro. Według mnie. Dobra, wsiadka. Wysiadka. Aha, tego się nie da przerwać. Nie da się tego przerwać. Szybciej. Kurde. Dobra. Dobra, dzwonimy. Pięknie. To było dobre. Dobra, teraz trzeba zgubić policję. To jest ważne. Cholera, muszę ja uważać teraz. Muszę wrócić. Pięknie, pięknie. Wiedziałem, że to jakiś grubas, bo tak słyszałem, wyczuwałem tak blisko. Koleś, to był jednak on. Ja i go zabiłem. Pięknie. To było pro wykonanie misji. Ej, gdzie mój pojazd? Ja tak się nie bawię. Dobra, biorę pojazd gliniarski. Koniec, jedziemy. Dobra, o kurde. Dobra, uciekamy. To jest ważne, zgubić trzeba gliny. Jak ich nie pogubię, no to ostro będzie. Dobra, pieprzę was. Wywalone nam! Woohoo! No nie gadajcie. Dobra, przy okazji wezmę inny samochód. Żeby się już nie czepiali gliniarze, że kradnę im pojazdy jeszcze. Dobra, wypad! Wypad wszyscy! Gonią mnie! Fuck! Fuck my life!
ponownie. Ale jak jakiś rok leci typowy. Dobra. Jedziemy, jedziemy. Dobrze, uciekliśmy gliniarzom. Już uciekliśmy. Pięknie. Do Francisa. O, sorry. Pięknie. Tak wyczuwałem, że to jakiś, kurczę, spaślak, grubas, taki, który trzyma tak telefon. No i szybko się go pozbyliśmy, bez problemu. Dojedziemy do Francisa i kończymy odcinek. Naprawdę wyborna misja od tego kolesia. Kolejny typ misji, który mi się spodobał, mimo tego, że koleś się pode mnie podszywał. No nie! Ja pieprzę! Gliny zaklęte. Znowu im trzeba uciekać. Ja pitol. O! Do sprayu, do sprayu. Tam pewnie gliny nie będzie. Dobra, ja już i tak im spieprzyłem. Okej, okay, udało się jakoś to dziwnie wykonać. Dobra! Nie będę jechał tak jak mi każe GPS, tylko na skróty. Kurde! Bo znowu walnę w glinę i po raz trzeci będzie mnie goniła. A ja tak nie chcę się już bawić. Dobra, dobra. A, dobrze. O to chodziło. Jest. Mamy już miejsce. O, tu rampa jest. Sobie nią tak przyjadę. Masz tu. Już? Okej, okay, dobrze, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Na razie!